Co się stało? Matko, dlaczego ja śpię w tej pięknej sukience? Muszę iść się umalować. No dobra. Dobra, poszczę twoje kosmetyki. Zaraz. Melanie się nigdy nie maluje. Ty się zakochałaś. Co? Nie, chyba sobie żartujesz ze mnie. Ja i chłopak nie ma szans. Biorę kosmetyki i już. Na pewno się zakochałaś. Viperin, co ty wyprawiasz? Podnieś mi te kosmetyki. A już, już. A ty podnieś tę kołdrę. Ach, no dobra. Okej, może być. Idę ubrać butki. Viperin, co? Co ty wyprawiasz? Leżę sobie, nie można? No można. Dobra, idę do szkoły. O tej porze? Viperin, jest za 10 ósma. Za 10 minut mamy lekcję. Co? Dlaczego mi wcześniej nie mówiłaś? Dobra, to ja idę. No idź, idź, pa, zagonię cię. Matko. Potem tu pościelę. O, moje buty. Dobra, jeszcze okulary i makijaż. Dobra, makijaż sobie zrobię w szkole. Klaudyn mi pomoże. Lecę, Melanie. Dogonię cię chyba. Chyba. Dobra, idę. Hej, Franki. Widziałaś gdzieś lagunę? Nie. No, Melanie też wyszła przede mną z domu, a jej nie ma. Jej! Ha, ha, ha! Abi. Co? Nieważne. No, Turelej. Nie, Turelej jest. Kati też nie ma. To chyba one. Hej dziewczyny. No hej, widzę, że nowy styl. Powiedzmy, że ulepszenie starego. Dobrze to ujęłaś, Kati. No jest normalnie duchostyczny. Dobrze to ujęłaś, Spektre. Abi, ogarnij się. To nie,
Nie pora na szatański śmiech, ale to by nie był szatański śmiech. A jaki? Zwykły. To jest szatański śmiech. Aha. No comment. Bardzo fajnie wyglądacie. Dzięki, długo szykowałyśmy się na dzisiejszy dzień. Wiesz, chciałyśmy wyglądać bombowo w taki dzień szkoły. A co jest dzisiaj? No wiesz, dzisiaj właściwie to nic, ale chciałyśmy wyglądać i tak bombowo. Bardzo dobry pomysł. No? Ekstremalne wyjście, nie? Abi? Nie na to pora. No dobre, dobre. Jestem magiczna. Abi, zabierz tą rękę. No wiecie, wyglądacie ekstra, ale brakuje jednego makijażu! Dobra, chodźcie do łazienki, to was pomaluję. Okej, dobry pomysł. Ciekawe, czy się będzie coś działo. Co? Co robi torebka Kleo w mojej szafce? Co to było? Kati. Nie mam pojęcia, co wybrać. Rozsądek czy miłość? O czym ona mówi? Może o Alanie? Nie. Kat jest... On na nim nie zasługuje. Kompletnie nie wiem, co zrobić. Przydałaby się rada przyjaciółki. Ale moja najlepsza przyjaciółka mnie nie zrozumie teraz. Bo ona sama się w nim kochała. Czy ona mówi o mnie? Chciałabym o tym z kimś pogadać. Ciekawe. Dobra, nieładnie tak podsłuchiwać. Biorę książki i idę. Ups! Co to było? Muszę chronić Tori. Ona nie może wiedzieć, że Tori ją podsłuchiwała. Lądowanie. To byłam ja. Przepraszam, że cię niepokoję. Ale wiesz, musiałam się pobawić, jak to ja, pogłaś po brzuszku. Spektra, nie przesadzaj, dobrze? No dobra, już mnie nie ma. Traumatalne. Traumatalne wyjście! Nie ma mnie. Ajajaj. Może lepiej zaniosę tą torebkę Kleo. No właściwie nie lubię jej. Co mnie to obchodzi? No. No. Co to jest? To jest torebka Kleo. Zaniosę jej albo... położę przy szafkach. Gotowe.